wracamy wszyscy szczęśliwie do domu. Przywieziemy, wszyscy tam czekają już z niecierpliwością. Bez przerwy telefony się urywają. Dojechaliście już, macie ich, no jeszcze ich nie mamy, ale mam nadzieję, że za niedługo to się stanie. No i wszyscy będziemy szczęśliwi. Co państwo czują w tym momencie? Bardzo dziękuję, bardzo jesteśmy szczęśliwi, że udało się. Dziękuję również naszym tym wspaniałym ludziom za pomoc, wsparcie. Dziękuję przede wszystkim mojemu przyjacielowi Filipowi Szczerbikowi, jego rodzinie, Łukaszowi Sękowi, Pawłowi Niklowi, którzy byli zawsze, czułem po prostu ich bliskość, kiedy dzwonili. Tutaj bardzo życzliwie nas traktowali, uprzejmie, także jesteśmy bardzo wdzięczni Tobie, tutaj Straży Granicznej. Jaki plan jest teraz dzisiaj? Bardzo bym chciał kontynuować naukę. Mam, no muszę przyznać, że byłam bardzo dumna z tego, ponieważ mama, czyli pani Jargal, zadzwoniła do mnie pierwsza, jak w piątek przyszedł pan z faksem do podpisania. A tyle, co skończyłyśmy rozmowę i rozmowa się skończyła, chyba właśnie to był nomen omen, dlatego że rozmowa nasza była taka troszkę różniejsza i rozmawiałyśmy skąd te imiona i co znaczą. A właśnie skończyłyśmy rozmowę na tym, że Jargal po mongolsku znaczy szczęście. Nawet śmiałyśmy się, że mam nadzieję, że to przyniesie szczęście i dosłownie rozłączyłyśmy się i za 2-3 minuty telefon. No troszkę mnie zdenerwował, bo jak usłyszałam jej głos, no to nic dobrego, a tu się okazuje, mówi, słuchaj, pierwsza do ciebie dzwonię, dostaliśmy. Przyniósł właśnie pan do podpisania faks, że dostajemy zgodę na pobyt i że zostajemy. No muszę przyznać, że no, łzy popłynęły, ale to już te takie radości.